W tym filmie opowiem o formalnej definicji ciągłości funkcji, ale zacznijmy może najpierw od takiej intuicji na temat tego, co to znaczy, że funkcja jest ciągła. No tak intuicyjnie czujemy, że funkcja jest ciągła, jeżeli jej wykres, tutaj sobie narysuję jakiś wykres, mogę narysować bez odrywania ołówka od kartki. No i tutaj zajmiemy się ciągłością funkcji w punkcie. Co to znaczy, że funkcja w jakimś punkcie c jest ciągła? Znaczy, że w otoczeniu tego punktu mogę narysować wykres tej funkcji bez odrywania ołówka, czyli na przykład ten wykres wygląda jakoś tak, powiedzmy o. I tutaj jesteśmy w otoczeniu tego punktu, punktu c. No i tu jak rysuję ten wykres, no to tutaj rysuję z lewej strony, trzymam ołówek, trzymam, przechodzę przez punkt c bez odrywania i jadę dalej. Więc powiemy, że jak tak mogę narysować wykres funkcji w otoczeniu tego punktu, to funkcja jest ciągła w tym punkcie. No dobra, a co znaczy, żeby była nieciągła, na przykład? No gdyby ten wykres wyglądał tak, że tutaj jadę, 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 dojeżdżam do jakiejś wartości, no i później, na przykład, startuję dalej od jakiejś innej wartości, no to powiemy, że ta funkcja tutaj jest nieciągła, no bo tutaj rysuję, rysuję ołówkiem, trzymam ołówek, no i żeby jechać dalej, żeby rysować dalej ten wykres, no to muszę tej Oderwać ołówek, przestawić go w to miejsce i mogę dopiero rysować dalej. No i to powiem, że ta funkcja jest nieciągła. No to to są takie intuicje. Teraz, jaka jest formalna definicja? Formalna definicja nie może się opierać na takich niejasnych intuicjach o rysowaniu ołówkiem i tak dalej. Więc formalna, matematyczna definicja jest taka. Powiemy, że funkcja f jest ciągła, jest ciągła. W punkcie x równym a, jeżeli, to jest wtedy i tylko wtedy, gdy są takie obustronne strzałki, obustronne wynikanie, wtedy i tylko wtedy, gdy po pierwsze są dwa warunki: istnieje obustronna granica przy x dążącym do a z funkcji f od x i ta granica jest równa wartości funkcji w tym punkcie a. To jest, to jest definicja ciągłości funkcji. No i teraz zobaczmy na przy kilku przykładach, jak ta formalna, być może wydawać się abstrakcyjna definicja ma się do tej intuicji, o której mówiłem na początku. No to jeszcze raz, powiedzmy, że mamy wykres jakiejś funkcji. Narysujemy sobie wykres funkcji. Mamy układ współrzędnych X Y i mamy nasz punkt A, powiedzmy, że on jest gdzieś tutaj i teraz wykres naszej funkcji Powiedzmy, że wygląda jakoś tak. No i teraz popatrzmy. Jaka jest wartość funkcji w tym punkcie A? Wartość funkcji w tym punkcie A to jest to. To jest f od a. Teraz, jaka jest granica funkcji w tym punkcie a? No zauważmy, że jak zbiegamy tutaj z lewej strony z argumentem do, do a. To wartości funkcji dążą, dążą do tej wartości f od a. Podobnie jest, jak zbiegamy z prawej strony, od strony xów większych niż a. No to wartości funkcji również zbiegają do tej wartości f od a. Czyli widzimy, że zarówno lewostronna granica, jak i prawostronna granica funkcji w tym punkcie jest równa wartości funkcji w tym punkcie. Czyli to się zgadza z tą naszą. Definicją taką intuicyjną, że tutaj możemy bez odrywania narysować. Tutaj z lewej strony dążymy do jakiejś wartości, potem ta funkcja przyjmuje tę wartość w tym punkcie, no i z prawej strony też dąży do tej wartości, czyli możemy tak gładko tutaj przejść bez odrywania przez ten punkt. Więc to się zgadza, zgadza się, zgadza się intuicja z tą naszą formalną definicją. No to zobaczmy, że to działa również wtedy, kiedy funkcja nie jest ciągła w tym naszym intuicyjnym sensie, że nie będzie spełniony ten warunek. Narysujmy sobie drugi wykres powiedzmy, że tym razem nasza funkcja będzie wyglądać tak. Tutaj mamy gdzieś punkt A. No i teraz mamy funkcję, której przebieg wygląda tak. Tutaj jest przebieg funkcji. Tutaj później mamy dziurkę i dalej tutaj funkcja jakoś sobie biegnie, a wartość w tym punkcie A jest taka. Czyli to jest wartość funkcji w punkcie A. Tutaj to jest, to jest f od a. Tutaj mieliśmy y, tutaj x. Teraz jaka jest granica funkcji w tym punkcie a? No, zauważmy, że jak dążymy z lewej strony z wartościami funkcji, to te wartości dążą do takiej liczby. Nazwijmy ją l. Podobnie jak dążymy z prawej strony, tutaj z argumentami, z x, jak dążymy do a, no to wartości dążą do tej samej wartości l. Czyli widzimy, że granica przy x dążącym do a z f od x, to jest nasza funkcja f od x tutaj, to jest jej wykres, jest równa l. No a l jest różne niż wartość funkcji w punkcie. Czyli ta funkcja tutaj nie jest ciągła. Ta funkcja jest nieciągła. Jest nieciągła z x równym a. W tym punkcie wartość funkcji jest różna od granicy funkcji w tym punkcie. Ale granica funkcji w tym punkcie istnieje i ona jest równa właśnie tej liczbie l. No to zróbmy jeszcze ostatni przykład, gdzie zobaczymy, że może być nawet tak, że ta granica może nie istnieć. Czyli powiedzmy, że ten wykres naszej funkcji będzie wyglądał jakoś tak. Tutaj mamy x, tutaj y. No i funkcja, powiedzmy, że ma taki przebieg. Tutaj mamy jakiś przebieg funkcji, i następnie nasza funkcja dalej ma taki wykres. No i teraz tutaj jest ten mój punkt a. Czyli. Widzimy, że wartość funkcji w tym punkcie A, tu, ona tutaj jest przyjmowana. Tutaj mamy F od A, to jest tyle. Teraz widzimy, że granica z prawej strony, jak dążymy do, do tej wartości, jak dążymy z argumentami z xami do A, no to widzimy, że granica z prawej strony jest równa F od A, czyli możemy napisać, że granica przy X dążącym. Do A z prawej strony, z f od a, z f od x oczywiście, jest równa f od a. Ale popatrzmy, ile jest równa granica, jak x dąży do A z lewej strony. Jak dążymy z lewej strony z argumentami do A, no to w wartości funkcji dążą do tej liczby. Tutaj możemy ją oznaczyć znowu powiedzmy jako l, czyli granica. Przy x dążącym do a z lewej strony, z f od x, jest równa l. A ta liczba, f od a, jest różna od tej liczby, od liczby l. Czyli tutaj widzimy, że nawet granica, taka obustronna granica, to jest obustronna granica, bez rozstrzygania czy z prawej czy z lewej, czyli obustronna, nie istnieje. Czyli w tym wypadku nawet ta granica nie istnieje. No i widzimy, że to się również zgadza z naszą intuicją. Jak chcemy narysować wykres tej funkcji bez odrywania, a to nam się nie da, dlatego, że tutaj jedziemy z tym ołówkiem, jedziemy, jedziemy, dojeżdżamy do tego miejsca, no i żeby rysować dalej, musimy podnieść ołówek, oderwać go, przestawić tutaj i dalej możemy jechać tutaj. Czyli widzimy, że ta funkcja jest nieciągła. Jest nieciągła w x równym a. No i podobnie tutaj, ta funkcja też była nieciągła w formalnym sensie, ale również w naszym intuicyjnym, dlatego, że jak jechaliśmy ołówkiem rysując wykres tutaj z tej strony, no to dojeżdżamy tutaj do tego, do tego miejsca i tutaj nie możemy pojechać dalej, bo tu jest dziura w wykresie. Musimy podnieść ołówek, postawić kropkę tutaj i wrócić i jechać tutaj dalej. Czyli widzimy, że ta nasza intuicyjna definicja zgadza się z tą formalną, że funkcja jest ciągła w punkcie wtedy, kiedy istnieje obustronna granica funkcji w tym punkcie i ta granica jest równa wartości funkcji w tym punkcie.